tam was jestem, Roberto Fekca, to jest babcia. Dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w naszą kochaną babcię. Tym razem zagramy sobie na hardzie, ale z dodatkowymi zamkami, ponieważ będziemy robić speedruna. Wiem to przejść poniżej 15 minut, a nie zawsze się da, zależy jaki będzie resp. Najpierw sprawdzamy zlewy w kuchni, znaczy w kiblu, i idziemy na dół. Bo to by było już marnotrawstwo. Czekajcie, skoro to jest... Zobaczymy sobie zaraz resp, jaki będzie. Budzimy się w naszym wyrze. I nie ma. A dobra, dobra, wiem, że jaki to jest resp. Jak tam był kogel, to... Tak, to jest motek. To na to ustrzała, więc sobie przejdziemy do no, no speedrun to nie będzie na pewno. Tu potrzebujemy klucza i musimy uważać przy stawaniu. Zresztą wersję oczywiście na Extreme przeszłem. Chyba to jest nie ma, więc mamy tam dwa przedmioty do zaniesienia teraz na dół. O ile, że ona tutaj nie przyjdzie, to mam przejść tylko. Oddana, tam jest szynka. Więc tutaj przejdziemy. Musimy uważać przy stawaniu na pewno. Dobra, no tam powinno teraz iść. My sobie pójdziemy w tą baterijkę. Tak tylko bez śmierci, rozumiecie? Nie chcę ginąć jak... Dobra, była w piwnicy. Nie chcę ginąć jak... Jak nie wiem kto, ale była w piwnicy, to sobie przejdziemy tutaj. Niech tu idzie, niech tu przyjdzie. Ona tutaj przyjdzie zaraz, niestety tego nie uruchomiłem. Chciałem sobie uruchomić. W samochodzie będzie chyba klucz do zbrojenia. Chodź tu, babka. Musimy uważać na pewno przy stawaniu w tej wersji. A i w następnej może uciekniemy samochodem. Dobra, ona tu przyszła. Nie wie co się dzieje. Dobra. Jeszcze mi się to tutaj zbugowało. Tam nic nie było. A mam nadzieję, że to będzie coś takiego fajnego. Jak to? Ale teraz pójdziemy na dwór. Już nic nie ma, nic nie ma. Super. Zbugowało mi się tylko. Musiałem się nauczyć dodżać tym oknem. A tu już zmierza. No jak robiłem rozeznanie, zauważyłem, że na drugiej stronie czasami tutaj zacinam. Nie wiadomo z jakich przyczyn. Dobra. Teraz weźmiemy za... No i to tyle rzeczy, że wziąłem sobie tutaj, spróbujemy zamknąć tej sauni na te 14 sekund, to będzie weapon? Nie, nie ma. A, wiem gdzie już będzie, w melonie, tak. Tego lepiej nie uruchamiać, bo ona to usłyszy. A, jeszcze też, żebym sprawdził to. Super reklama. Która nam nic nie dała tak naprawdę. Dobra, no już tu idzie, bo ją widziałem. I co ja zbindowałem? Chowanie się w końcu. Czasami tutaj ona potrafi się troszeczkę zepsuć. No nie. A jak ja w to weszłem, nie wiem. Ale póki ona idzie offline, to sobie to już. Która poszła spać, tutaj od razu widziałem, że było to. Dobra, więc sobie później weźmiemy tą... Tutaj za skrzypiało. A można ominąć to na hardzie, na extreme tego się nie da już ominąć. A mamy padło kill. Zmierza.
Może tutaj sobie sprawdzimy. Dobra, nie ma jej. Chciałem zobaczyć to. Specjalnie tu przyszłem. Ona też tu zaraz przyjdzie. Ja gram niestety na emulatorze, nie widzę, chciałem to szybko zrobić. Szybko, przesiada się tutaj na szczęście, na mnie zaraz pi. Dobra, no to już widziałem. A i też jest taka wersja świąteczna. Chyba na iOS-a? Tak, dobrze myślę? Chyba tak. Próbujemy jeszcze raz tutaj wyłączyć. Nie wiem po co ten motyw wrzuciłem. Z przyzwyczajenia. Tam będzie melon. Tak, melon, dobra. Dobra, mamy melon. Coś na pewno w nim jest. I tak przy okazji. Idziesz tu? Dobra, idzie. Myślałem, że nie przyjdzie. Pójdziemy sobie górą najpierw, rozbroimy sobie ten melon. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ponieważ on będzie tutaj hansował nam. A jakoś nie ma obcęgi. Ze studni. Bo nam nie będą hansować. Tam jest część do shotguna, którego składaliśmy już. Więc nie będziemy tego czynić jeszcze raz. Odpalamy wręcz. Może sobie przejdziemy dołem. Też. Ja tak sobie wywaliłem w takim miejscu, no powiem wam, dosyć śmiesznym, bo wywaliłem go w kuchni, tak? Jak on wpadł nam pod ten stół, to się wkurzę. Pod cegli. Kogłej, dobra. Kogłej nawet w sumie jest lepszy. Obcęgi będą, wiecie gdzie będą obcęgi. Tu właśnie ją można widzieć. Chciałem sobie przejść dołem. Znowu ją zamknąć. Dobrze, to będą w sejfie. Będą obcęgi. Dobra, ona już tu przyszła. W sejfie będą jak to będą obcęgi. Nie znam resztu, ponieważ już dawno nie grałem w tą grę. Nie wiem, zamknąć jeszcze raz tej sadnie. Mogę ją uruchomić. Nie, baguj. Działa, działa, dobra. Bo już myślałem, że mnie wywaliło tak. Tak już na maksa. A mówiliście też, że mogę tutaj zamknąć. W sumie nie wiem, czy warto ryzykować na tym projekcie, ale na pewno bym nie ryzykował. Idzie? Super. Nie no, reklamy the best. Dobra, idzie. Reklamy to są najbardziej irytujące w tej grze, jeszcze bardziej irytujące niż ona. Tylko nie mam, otworzy te drzwi, to macie wyspane. Ja sobie to mam rozbroić, już to sobie wrzuciłem, żeby później nie hasłować. No, ta krata, powiem wam, niezbyt dobrze. Dobra, drugi pogłęb. A, to się tam przetulało, dobrze. No ale dwie zębatki w sumie. Czyli... coś na pewno. Ona poszła spać, więc stanie za jakieś parę sekund. Zauważyłem, że ona tu się gdzieś respi. A kiedyś przewróciła tutaj lampę. Nie hansuj tylko. Master? Master, tak. Tak, to zostaje w sumie. Pójdziemy sobie, myślę, że... Dobra, no już tutaj idzie niestety, więc... Chodź tu, babka. Ej, że co ona robi? No, chodź tu. No dobra, przyszła. Nie bawimy się w chowanego. Nic z tych rzeczy. Może sobie są widoczne. Widzieliśmy. Idziesz.
Babka, no ja nie mam czasu tutaj czekać. Teraz, no, pyta się teraz, gdzie jestem, a przed chwilą widzę cię, to teraz mnie nie widziała. No, zdawało mi się, nie ma tam nikogo. Ja na to idzie tak. Papi pojedzie. Co wie, witaj. Przywołamy. Widziałem po klucz. Myślę, że tak dałem sobie przyjdzie. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Miałem wam trochę nerwów zaoszczędzić. I przejść od razu tutaj, ponieważ to było troszeczkę długo czasu. Ale zaraz tutaj przyjdzie. My sobie przywołamy tutaj świecznikiem. Kręcimy to. Pójdziemy po śrubokręt. Ona tu teraz przyjdzie, my sobie pójdziemy, rozrzucimy, wziąć śrubokręt, pójdziemy na dwór, pójdziemy dołem. Nie będziemy wyłączać na razie, bo my ją na 30 sekund możemy ogólnie uspać. To się tak da? To było bardzo głupie. Dobra, dawaj mi tu babka do mnie, dawaj, dawaj. Dawaj babka tutaj do mnie, dawaj. Bo bardzo głupie. Dobra, chodź tu babka. Dawaj to. Nie wiem właśnie od czego zależy, gdzie to pójdzie. Bo czasami to pójdzie, dobra, musimy to. No, on się jeszcze tu zbagował. Tak, tu nic nie potrzebujemy na razie. Wiecie co, pod schodami będzie chyba tam w skrytce Harry'ego Pottera będzie safety. W sejfie będzie cenny. No i sprawdzimy jedną rzecz. Nie chcę ginąć, ale jeśli to się uda zrobić. Będę szczęśliwy. Jak ona tu przyjdzie, to my pójdziemy sobie uruchomić to. Dobra, siedzi tutaj. Teraz tylko, żeby tutaj zbytnio szybko nie przyszła i wtedy będziemy mogli ją uruchomić. Specjalnie zaawansowałem, żeby ona już tutaj szła w naszym kierunku. To musimy na pewno uważać przy stawaniu, to jest najgorsze. A jak się zbaguje, to wtedy nie możecie się odbagować, a jak się nie możecie odbagować, to ona nas nie złapie. Dobra, mam nadzieję, że ona już tu przyjdzie. Przyjdziesz tu? Miejmy nadzieję, dobra, w końcu przyszła. Bałem się, że się zbagowała. To nie byłaby ta sama gra. Gdyby nie ona. Już by nie było to samo. Muszę to odblokować. Kusza. Dawaj tu babka do mnie. Ta ma obcęgi. Jak ją sobie tutaj gdzieś uśpimy. No nie polecę wam ją usypiać. Kurwa. No właśnie, no, no właśnie. Ona nas zaraz wynagrodzi. Jest to, że zepsuliśmy drogę ucieczki. Dobra. Offline. Wiecie co zrobiłem teraz? Poszedłem na dwór i wziąłem sobie tę kuszę i przyszłem sobie dołem, później jakoś ją tutaj przywołałem, to się zbagowała. Mam nadzieję, że zdąża. Cześć. Teraz to blokujemy. Myślę, że sobie zejdziemy tędy, bo tam to będą jakieś dodatkowe sekundy. Teraz sobie przywołamy na dwór. Ona za parę sekund wstanie. Dobra. Jestem podgłośny. Mnie właśnie martwi.
Właśnie, to jest problem. A, no, tu idzie. Niespodzianka to była, taka moja. Możemy rzucić? Możemy, więc... No to pewnie było poniżej 15 minut, ale gdyby nie to, żeby... Jakby nie trafił, to na pewno... Aha, dobra, zapomniałem, że to jest bugowane. Miśka nie dałem do kołyski, ale mam ending good. Więc tak naprawdę to jest zwykły ending. Ponieważ nie robiłem go, więc to by było na tyle. Trzymajcie się, mordelo.